W 90-tych latach mieszkałem w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej. Pracowałem dla Steve'a Jobsa najpierw w firmie Next Software, a później w Apple Computer. I w tym czasie po raz pierwszy pod koniec 90-tych słyszałem o TED-zie w Monterey. To jest taka mała miejscowość położona kilkadziesiąt mil od San Francisco, gdzie od wielu, wielu lat odbywa się ten globalny TED. Grono osób jest bardzo zacne i od samego początku monitorowałem postępy tej konferencji, a było to możliwe dzięki temu, że po każdej konferencji pojawiały się nie tylko streszczenia występów, ale również filmy wideo. To, co mnie urzekło w szczególności, to, że każdy z prezenterów w Monterey dostawał dokładnie 18 minut. Czy to był Bill Clinton, czy jakikolwiek przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, czy ktokolwiek ze świata, 18 minut, żeby opowiedzieć coś ciekawego i zaskoczyć publiczność. I to było takim motorem, od którego też się zaczął. Do dzisiaj jestem fanem tej konferencji. Kiedy dowiedziałem się kilka tygodni temu, że jest jej odnoga warszawska, zapytałem o zaproszenie, zostałem zakwalifikowany i tutaj jestem. A co Ciebie tutaj zainteresowało najbardziej? Najbardziej interesujące, moim zdaniem, mogę się mylić, ale moim zdaniem są wystąpienia Polaków. Wystąpienia Jacka Olechowskiego, Aleksa Tarkowskiego, najbardziej interesujące ze wszystkich i te robią na mnie duże wrażenie. Tu nie chodzi o nie wiem, o język, bo wszyscy prezenterzy wypowiadają się w języku angielskim, ale chodzi o pewne myśli, pewien sposób prezentacji i pewny przekaz kulturowy. To ciekawe, bo Polakom chyba bardzo trudno wyjść na zewnątrz ze swoimi ideami, jeśli chodzi o zdobycie globalnego rynku. Jeszcze raz, to co widziałem dzisiaj, najlepsi byli nasi prezenterzy z tego kraju, którzy przynajmniej ze mną najszybciej i najlepiej rezonowali, dlatego oczekuję bardzo kolejnej sesji, którą pani Anna Dymna otwiera i będzie się składała wyłącznie z prezenterów z Polski.